Cześć, jestem strony 23 witam was w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush pojedynki I dziś przed nami dość ciekawe starcie Starcie ucznia z mistrzem I czy uczeń przerósł mistrza? O tym się przekonamy Autorem e, tego pojedynku, znaczy no po prostu osobą, która go zaproponowała Znowu jest nieznajomy wieczny widz Z jego listy czerpaliśmy też w poprzednich dwóch odcinkach Zaproponował on właśnie, by skonfrontować wyznana z Nivusem, e, czyli mamy dwóch magów, dwóch czarodziejów, właściwie jeden był czarodziejem, drugi czarnoksiężnikiem, posługiwał się takimi zaklęciami, e, niekoniecznie dozwolonymi do użytku czarną magią po prostu, także zobaczymy kto okaże się potężniejszy w tym starciu i dlaczego. Pierwszą kategorią, tak jak zwykle, jest siła fizyczna. No i wezman jest młodszy od swojego nauczyciela, co raczej nie jest niczym dziwnym. I jest o wiele sprawniejszy fizycznie. A dodatkowo potrafi przybierać postać wielkiego demona, gdzie już w ogóle dominuje go pod właśnie względem takim fizycznym. Następnie mamy szybkość. I tutaj też punkt zdobywa młodszy z magów. No właśnie, z racji na to, że jest osobą młodszą, więc jeśli by się ścigali tak bez użycia zaklęć, bądź po prostu chodzi o czas reakcji, no to Weznan jest szybszy. No a pewnie używając zaklęć, no to są na dość podobnym poziomie. Dalej mamy zwinność. No i tutaj tak samo jak w poprzedniej kategorii właśnie traci na wiek Weznan, no goruje nad swoim rywalem, oponentem z, z tego odcinka i zasłużenie zdobywa kolejny już punkt. Następnie walka wręcz. No, obaj walczyli na dystans, obaj posługiwali się zaklęciami, ale jeśli doszłoby do walki wręcz, no to znów by wygrał wezną z racji na to, że jest e, lepiej zbudowany fizycznie i e, no i jest młodszy, tak dużo od swojego nauczyciela. A jeśli by się zamienił w demona. E, no to, te, to tym bardziej by wygrał ten demon naprawdę jest bardzo e, groźny jeśli chodzi o walkę wręcz. Jak na razie weznan miążdzi swojego rywala w tych punktach za pojedyncze kategorie, bo znów otrzymuje punkt, tym razem w kategorii wytrzymałości, e, gdzie właśnie zarówno kondycyjnie jest dużo lepszy, jak i jeśli chodzi o to ile obrażeń byłby w stanie przyjąć. Już nawet nie mówię o tym, ile by był w stanie przyjąć pod postacią demona, bo tam o wiele więcej, ale uważam, że o wiele więcej też by wytrzymał ze swojej w swojej zwykłej postaci. Kolejne mamy umiejętności ogólne. No i mimo że uważam, że Weznan później udoskonalił e, więcej tych zdolności, to pamiętajmy też o tym, że sporej części e, tych zdolności, które posiadł właśnie Weznan, nauczył go Nivus, bo był jego nauczycielem, eee, także o tym też należy pamiętać, dlatego tutaj mamy podział punktów. Kolejne mamy inteligencję i Weznan był prawdziwym geniuszem zła, eee, potrafił obmyśleć naprawdę genialne plany I, no i był bardzo przebiegły, inteligentny, sprytny. Nivus z kolei dysponował ogromną wiedzą, był nauczycielem dla wielu magów, mentorem, takim mędrcem. Właśnie też posiadł wiedzę z wielu ksiąg, czy po prostu poprzez doświadczenie takie, że podróżował po świecie. No i sporą część tej wiedzy właśnie przekazał, tak samo jak w umiejętnościach Weznanowi. Dalej mamy strategię. I o ile w walce jeden na jednego no to myślę, że jest to porównywalne i podobne taktyki by stosowali obaj panowie Znaczy no wiadomo, różniłyby się zaklęcia używane przez nich Ale mimo wszystko jakieś tam podobieństwa by były No to o tyle weznam na tą przewagę, że potrafi dowodzić armią Potrafi dowodzić siłami swoich, właśnie swoimi Miał wiele, wiele armii, wiele też takich armii najemnych, sojuszniczych Nie tylko takich swoich bezpośrednio Dość też dobrze wybierał sojuszników, i myślę, że z racji na to zdecydowanie w tej kategorii zwycięża. Doświadczenie, no i to oczywiście wygrywa Nivus, ponieważ to on tą wiedzę przekazał. On na tym świecie jest dłużej i tego doświadczenia więcej zgromadził. Pewnie też brał udział w różnych bitwach, w różnych misjach. No i po prostu Więcej wiedzy udało mu się zgromadzić Także doświadczenie też Na korzyść Nivusa no Ale jednak W tych małych punktach zostaje Zdeklasowany wręcz Przez swojego dawnego ucznia Osiem punktów zgromadził Weznan a tylko trzy Nivus No a jeszcze teoretycznie mógłbym Weznano widać Punkt do mocy bądź do haksów yy, Chociażby Dlatego że udało mu się uciec Uwolnić z pandemonium, yy, gdzie był właśnie pod pieczą Molocha. Ale już stwierdziłem, że i tak zdeklasował w tych małych punktach, więc w punkt w tą, czy w tamtą nic nie zmienia, yy, nie będzie to robiło różnicy. No i przejdźmy do tego, jak mogłaby wyglądać walka. No, kiedyś zapewne niwus bez problemu poradziłby sobie ze swoim uczniem, natomiast Weznan znacząco urósł w siłę. Yy. Bardzo zwiększył swoją potęgę. I nie bez powodu jest uznawany za jedną z najpotężniejszych postaci z uniwersum Kingdoma. Nivus nadal jest wybitnym magiem. Natomiast no, daje się pewnie we znaki wiek. Oraz to, że po prostu jego uczeń go przerósł. Wykorzystał doskonale wszystkie zdolności, które Nivus go nauczył. Ale i nauczył się wielu nowych sam. Miał też własnych uczniów, przecież Weznan wyszkolił Malagara, pamiętajmy o tym. Weznan wyszkolił też Magnusa Spelbajna, także również wybitnych tutaj czarodziei. I myślę, że Weznan, będąc tym takim władcą ciemności, tym potężnym czarodziejem, no to jest jednak lepszy od swojego mistrza, mentora. No i też dość często, ostatecznie, było tak, że przy jakimś takim spotkaniu po latach mentor przegrywał z dawnym uczniem. Może nie we wszystkich uniwersach, może nie we wszystkich książkach, filmach, czy grach, ale jednak mimo wszystko tak było. Na różne sposoby to też wychodziło, ale no myślę, że Weznan raczej poradziłby sobie z Nivusem, żeby z nim wygrał. Że mimo większego doświadczenia i tego, że to Tą całą wiedzę też Nivus przekazywał wcześniej Weznanowi. No to Weznan przerósł go, stał się lepszym czarodziejem, e, zgromadził więcej wiedzy, posiadł więcej umiejętności i po prostu jest lepszy od swojego dawnego mentora. E, I sam jest najlepszym magiem na świecie. A takie jest moje zdanie, oczywiście nie musicie się z nim zgadzać. Zachęcam do dyskusji w komentarzach, do napisania swoich argumentów za i przeciw różnym punktom i komu byście je przydzielili bądź jeśli macie jakiś kontrargumenty do tego co ja powiedziałem no ktoś może powiedzieć, że no ej Niewus przecież jest tak potężny, nauczył go wszystkiego no ale ja mimo wszystko uważam, że wezmę trzeru swojego mistrza no i więcej od niego umiał już pod koniec właśnie serii i taki weznan z Vengeance mi się wydaje, że z Nivusem by wygrał, nawet taki weznan za czasów jedynki już by miał szansę, jakiś pewnie z Nivusem. No w Originsie, w Originsie był teoretycznie najmniej doświadczony, ale już wtedy też posiadał potężne zdolności, eee, także, także myślę, że by dał radę, bo był bardzo wzmocniony przez to, że przeszedł ostatecznie na tą złą ścieżkę. Troszkę można to porównać do tego, że na pewno nie byłby to też łatwy pojedynek, mimo wszystko. Nie, nie mówię, że weznam z tak z powierzchni ziemi Nivusa. Na pewno musiałby się wysilić, ale uważam, żeby wygrał. Czyli coś na podobnej zasadzie jak Artas Menefil w Warcrafcie pokonał Utera Lightblingera. Że mimo już był wzmocniony przez magię króla lisza, przez ostrzem rozu, no to jednak z dawnym mentorem troszeczkę musiał się namęczyć, żeby go pokonać w pojedynku. Ale ten ostatecznie przegrał. Uter poległ, zginął z ręki swojego dawnego ucznia, swojego, ze swojego, z ręki swojego dawnego podobiecznego. No oczywiście, jeśli myślimy o starciach ucznia z mentorem, no to na, już pierwszy na myśl ścisnął się Darth Vader versus Obi-Wan Kenobi, ale to ciężko ocenić, bo niby Vader wygrał, ale trochę Kenobi, yy, no nie to, że się podłożył, ale po prostu wiedział, że. Tutaj się kończy, jakby jego misja, że połączy się teraz z mocą, i, i jednak, no ale jednak, też w pojedynku Vader dominował, był lepszy fizycznie e, mimo bycia w tym pancerzu, bo kenobi był po prostu wtedy wiekowy. E, innym takim słynnym pojedynkiem mistrza z dawnym, mistrza właśnie z dawnym uczniem jest Voldemort versus Dumbledore, ale pojedynek w, w ministerstwie magii też ciężko ocenić. Ja bym go ocenił na remis, bo niby tam Dumbledore powstrzymał e, przed właśnie zabiciem Harego Voldemorta. Voldemort pokazał mu tam potęgę, ale też nie pokonał go jakoś, a potem uciekł, nie? Ale wracając do tematu, już tak nie odchodząc do innych uniwersów, no to uważam, że wezmę by z trudem, ale pokonał swojego dawnego mistrza. Takie jest moje zdanie. W tym odcinku to było na tyle. Także trzymajcie się. Do usłyszenia i cześć.